się inne poglądy, być może tyczy całkowitej liberalizacji tych spraw. Aktualnie nasz protest, nasz strajk idzie dlatego, że nie zgadzamy się na odbieranie praw głosu kobietom, nie zgadzamy się na to, żeby kobieta w ciąży stawała się nagle dobrem państwowym, całkowicie ubezwłasnowolnionym. Nie zgadzamy się na to, żeby kobiety umierały w imię właściwie nie wiadomo czego. Nie zgadzamy się na to, żeby kobiety osierocały swoje starsze dzieci, które już mają w domu. Nie zgadzamy się na to, żeby zmuszać kobiety do heroicznych wysiłków, długoletniej opieki nad osobami, dziećmi i dorosłymi, którzy tak naprawdę być może od początku swojego istnienia skazani są tylko na śmierć i cierpienie. Uważamy, że każdy ma prawo w swoim własnym sumieniu podjąć taką decyzję i dlatego dzisiaj idziemy. Bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo, mimo tego deszczu. Plan aktualnie jest taki, że idziemy w milczeniu, bez okrzyków, na ulicę Warszawską. Złożymy nasze transparenty w jednym miejscu, zapalimy znicze. Znicze zapalamy dla tych kobiet, które być może będą musiały poświęcić swoje życie, jeżeli ta ustawa, bądź jakakolwiek inna ustawa... Tak jest. Tak jest. Jeżeli jakakolwiek inna ustawa odbierająca prawo do życia, wolnego życia kobietom, wejdzie w życie. Zapalamy też lampki dla tych kobiet w Polsce i na świecie, które swojej ciąży nie przeżyły, dlatego że ktoś tak zdecydował. Słuchajcie, te znicza tak organizacyjnie będą sprzątane o 18, ponieważ o 18 jest koniec ogólnopolskiego strajku kobiet. Jeżeli chcecie zabrać ze sobą znicz o 18 do domu, postawić w swoim oknie jako znak protestu, zapraszamy o 18. Jak nie martwcie się, będziemy sprzątać te znicza. No i słuchajcie, jesteście wspaniałe, że tak gromadnie się tutaj stawiamy. Wszyscy jesteśmy wspaniałe i wspaniali. Bo tak. To jest protest nie tylko kobiet, ale całych rodzin. Bo wielu mężczyzn jest z nami dzisiejszego dnia. Nie jeżeli są tutaj obecni fizycznie, to na pewno są z nami myślami. Oni też nie chcą, żebyśmy umierały. Oni też nie chcą, żeby rodziny traciły matki, żony, córki, dlatego że ktoś tak zdecydował.